Siema. Witamy w kolejnym nowym, no w sumie odcinku po dłuższej przerwie w nowym roku. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego w tym nowym roku 2023. Dzisiaj jestem tutaj z Piotrkiem. W sumie trzeci dzień na rybach. Nic się zbytnio nie działo. Jedna ryba wleciała. Kilka wyjść, jakieś tam małe pstrążki, to nawet nie będzie w filmie. Dzisiaj jesteśmy nad naszą rzeczką. Po tych wczorajszych opadach cały dzień praktycznie lało, stan się podwyższył znacznie. Nie widać pod wodą ani przeszkód, ani zwałów. Dużo przynęt zerwanych. Ale co, działamy dalej, właśnie się trochę pożywiliśmy kiełbachą z ognicha. I co, to by było na tyle w tym wejściu, krótkim wstępie. Pokrótce jeszcze mogę tu pokazać swoje przynęty na taką właśnie rzekę, jaką my łowimy. Tutaj zaraz przedstawię. No to mam takie właśnie podręczne pudełko, nie brałem tych wszystkich gratów. Tutaj ciekawe właśnie tą rzekę longi dwójki Mepsa. No nawet właśnie na tym przynętę, tylko inny kolor, spadła rybka. Woblerki, jedna wahadłówka. To było tyle, nie? Muzyczka z telefonu. Tutaj Piotrek ma praktycznie same blachy. Można sobie zobaczyć. Mepsiki czerwone, bardzo łowne. No i tutaj już przynęty większego kalibru. Widzę, Piotrek wziął praktycznie tutaj dużo arsenał. Nie chcę się nawet odpakowywać, ale widać wahadłowy. Tutaj od naszego lewogarskiego rękodzielnika, pana Bogdana Rekowskiego, bardzo dobre wahadłówki, cenione chyba już w całej Polsce. No, ręczna robota, sprawdzałem się głównie na regę, na inne, super naprawdę. No i woblery też, Haintmate, Poleszak. Jeżeli chodzi o sprzęt do łowienia, to mamy kije praktycznie te same. To są dyplomaty Robinsona Salmon 285. Kowrotki mamy różne, ja mam tego Slamera, Piotrek ma Dive Prorex z tej serii LT. Plecionka 013, on ma czarną, ja mam Pluo z końcówką pomalowana markerem w taki sposób. No jak mówię, lecimy jeszcze podziałać, trochę się zachmurzyło, z nadzieją ryby lub jakiegokolwiek kontaktu. Jest godzina pół do pierwszej, godzina, półtora i będziemy zawijać do domu. No to jeszcze raz mówię, zapraszamy wszystkich, którzy nie subskrybują naszego kanału. Po dłuższej przerwie kanał wraca do życia. Miejmy nadzieję, że z tym nowym rokiem filmy będę często. To tyle, nie? Co tam, Piotrek, jeszcze powiesz? Nie, no nic, no idziemy łapać, co nie? No. Tyle w temacie, nie? Do następnego, heja.
ale ryba. O ja pierdolę. Sześćdziesiąt dwa.